Chciałem słuchać i stwierdziłem, że wam ponagram, jak zagram we flagi, bo czemu nie? No i to po pierwsze, a po drugie chciałem i tak pogadać, ponieważ nie wiem. Mam pewne dylematy ostatnio odnośnie kanału. Co byście chcieli na przykład oglądać? Ponieważ no. Ostatnio jakoś nie mam beny do nagrywania. W sumie jedyne takie rzeczy, które nagrywałem teraz, to były rzeczy w stylu w sumie komentator. Teraz nagrałem chyba ten dubbing sąsiadów, ale nie wiem. Wiem, że na pewno postaram się nagrać jakieś tam podsumowanie na euro. Pierwsze. Zobaczymy, co będzie później. No nie, tak szczerze to nie, co by byście chcieli oglądać, więc możecie dać znać w komentarzu, bo mogę nagrać o muzyce coś, mogę coś nagrać o kreskówkach, o anime, o euro, bo się zaczęło już i gra. Ciągle różnego typu rzeczy. A po drugie, teraz powinien się wyświetlić drugi kanał, nazwa drugiego kanału, na którym też nagrywam jakieś tam filmy, tam bardziej rzeczy, które mnie też interesują, ale tam no teraz są filmy w sumie o kreskówkach, jakieś tam chyba The Best TikTok Mix. Jest kilka filmików takich. Są tam też filmy o kartach, więc jak kogoś interesują karty Panini, no to może się tam wejść obczaić. I co, jeszcze tak w sumie jak mam czas jeszcze, żeby pogadać, to w sumie mogę powiedzieć, co planuję, ponieważ na pewno będę chciał też nagrać na żywca. Chciałem nagrać w ten sposób, jak teraz nagrywam, że nagrałem i później dobrał dźwięk z oceniania postaci z totalnej porażki, ale nie do końca to wyszło i myślę, że po prostu jak nagram to na żywca, to będzie po prostu lepiej. Także to po pierwsze. Po drugie, na pewno tam właśnie to podsumowanie euro, które może nawet jeszcze teraz, dzisiaj nagram, jak jestem. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, sam co jeszcze powiedzieć. Zobaczę jeszcze, jak z unboxingami będzie, bo nie wiem, jak będę teraz dostawał jakieś tam rzeczy na nowe unboxingi. Jeżeli chodzi o FIFA Mobile, to tam też chyba będzie. A, jeszcze chciałem tak właśnie o FIFA. Bo teoretycznie ja to też nagrać do jakiegoś tam meczu z FIFA, że czy chcecie FIFA Mobile oglądać. Też nagrałem, jak komentuję chyba trzy mecze pod rząd. I no, naprawdę spoko mi się to nagrywało. Nie powiem. Ciekawie było się pobawić w komentatora. Z tym, że nie do końca wiem, czy wy to chcecie oglądać. Czy ogólnie chcecie FIFA Mobile oglądać, bo w sumie to jest chyba taka jedyna gra teraz, która zajmuje mi tak większą część życia. Tylko tak w miarę regularnie gram, bo chociaż regularnie to jest dużo powiedziane, bo w sumie nagram sobie trzy mecze przed spaniem i idę spać, a później cały dzień nic nie robię i nie gram. Chyba, że mecz. Masz po prostu scenariusz jeden mecz dla snudów i tyle. No ale możecie dać znać. Chyba, że na przykład też komentarz na żywo. Bo też jest taka opcja, że mógłbym nagrać komentarz na żywo. No więc też jest jakaś opcja, nie wiem, czy wy chcecie to oglądać. Czy też na przykład poczynania w ogóle klubu PT. Czy może nowego sezonu. Jakby się nowa FIFA Mobile zaczęła i takie budowanie zespołu, taki tryb kariery, klub PT. Myślę, że mogłoby być ciekawie. W sumie jeszcze wam powiem, jak już jestem przy FIFA, że ostatnio nagrywałem. Nie, to było tak, że nagrałem chyba 3 mecze i później dograłem jeszcze dwa w Kreślice. Chciałem po prostu mieć jakby spokój z tą ligą, jedną z ligą chciałem mieć spokój, żeby tam dograć już wszystkie mecze i to zakończyć. Tutaj mi się włączyła reklama teraz. No ale już wyłączyła.
No i chciałem, te niedawne mecze, w których nie nagrałem, to dobrze, że go nie nagrałem, bo przegrałem nim aż 5 do 0, z czego dwa gole wstrzeliłem bramkarzem. I to naprawdę wyglądało komicznie. Jak pierwszy to był taki strzelający środek, to drugi to tak, w sumie było, że nie kopnąłem dobrze i po prostu wpadło do bramki. Niestety nie dało się tego cofnąć, więc to był problem. Dlatego też postanowiłem tego nie nagrywać. Nawet nie wiedziałem, że stracasz minigoli. No ale nic, tam chyba kupiłem sobie nowego bramkarza, w ogóle takiego słabszego, bo normalnie gram Meganem, ale kupiłem sobie jakiegoś po prostu złotego, żeby po prostu był. I myślę, że to mogłoby być nawet spoko opcja. Chyba, że kupię jeszcze jednego, który będzie jakby tam lepszy od tych wszystkich innych. I ale dobra, wszystko się wyjaśni, poza tym już chyba ta FIFA dopiero coraz bardziej końca. Na razie. Jeszcze wiadomo, przez wakacje będzie, ale później, jak będzie już jesień, to już pewnie tam będzie ta nowa generacja FIFA Mobile. I zobaczymy, jak tam to wszystko pójdzie. No i to w sumie, myślę, że to tyle o FIFA mojego gadania. Nie myślę, że w ogóle to filmik się kończy, więc możemy zakończyć. Dzięki za oglądanie, wysłuchanie. Piszcie, co chcecie oglądać. Elo.